Hej, witam Was serdecznie na portalu wideotesty.pl. Mam na imię Mateusz i dziś zajmiemy się zupełnie smartfonem z takiej najniższej półki. Będzie to MyPhone Fan 2. Zapraszam do oglądania. Firma MyPhone, wrocławska firma, polska firma, która już chyba na dobre zadomowiła się na naszym rynku tutaj rodzimym, ale nie tylko, bo też walczy o klientów w Europie. No, zaprezentowała nam taki typowo budżetowy, niskopółkowy model. Jest to właśnie MyPhone Fan 2. No co zaproponowali tutaj wrocławianie? No to przede wszystkim dość spory ekran, dość przyzwoitą specyfikację, no i to praktycznie wszystko. Tutaj też zamontowano, ale o tym jeszcze powiemy, na przykład aparat Samsunga, jest kilka takich, można powiedzieć, gadżetów. Wszystko oczywiście będzie tutaj opowiadane poprzez pryzmat właśnie ceny, bo ten smartfon kosztuje dokładnie 399 zł, taka jest cena producenta. No i to jest naprawdę mało. Oczywiście są smartfony MyPhone'a lepsze i gorsze, jeżeli ktoś się decyduje na tą markę. Ma pole do popisu, że tak powiem, bo już na naszym kanale wideotesty.pl testowaliśmy też i MyPhone'a Next, i Next S, i S-Line. Tych smartfonów było naprawdę kilka. No dziś, tak jak widzicie, Fan 2, pudełko bardzo zbliżone do tych poprzednich wersji tych smartfonów MyPhone. Zobaczymy, co tu jest w środku. Oczywiście tacka, gdzie był telefon, instrukcja obsługi zupełnie po polsku, wyjaśniająca tutaj zawiłości, może nie całego systemu, ale tych takich podstawowych rzeczy. Jest jeszcze też jakiś słowniczek, co jeszcze znajdziemy? Etui, takie przezroczyste z gwiazdkami. Jest takie zupełnie plastikowe, nie jest takie jakby silikonowe. Gwarancje, kabel do komputera, ładowarka. No i słuchawki. Słuchawki są takie, można powiedzieć, jak ja to zawsze mówię, bazarowe. Może wam przybliżę tutaj dokładnie, tak możecie zobaczyć. No i folia do samego ekranu. Tak wyglądałby zestaw MyPhone'a. Uprzątnijmy to, ale to też nie wszystko, oczywiście poza samym smartfonem. Producent jeszcze dodał kartę pamięci. O dziwo, już chyba nikt nie stosuje karty pamięci, ale przecież to jest taka tania rzecz w produkcji i pewnie w zakupie. Sam MyPhone Fan 2 posiada 4 GB wbudowanej pamięci i 4 GB w karcie microSD. Zaraz tam do środka zajrzymy i wam to pokażę. Jeżeli chodzi o wygląd, no przy takich samych smartfonach jest kilka rzeczy obowiązkowych, na które trzeba zwrócić uwagę. No pierwsza rzecz to jest oczywiście wygląd smartfona. No i czy nie widać tutaj jakichś, powiedzmy, szpar, czy on trzeszczy w dotyku, i czy materiały, z którego jest wykonany, jest naprawdę dobry. Są naprawdę dobre. Ekran dobrze reaguje na dotyk, to jest moim zdaniem kluczowe. Na następnych, można powiedzieć, pozycjach specyfikacja i multimedia. Specyfikacja musi być o tyle dobra, żeby pociągnęła ten system Android, a co wiecie, nie zawsze przy tego typu modelach to się sprawdza. Więc może zacznijmy właśnie od samego wyglądu. Tak jak tutaj już możecie zauważyć, MyPhone Fan 2, produkcja niemalże sztampowa. Takie telefony widzieliśmy już kilka razy, niemalże identyczny. Tył wykonany w całości z plastiku. Ogólnie cały smartfon wykonany jest w całości z plastiku, ale tył też jest taki, można powiedzieć, lekko nagumiony. Tutaj znajdziemy aparat Samsungowy E14, tak na stronie producenta mogliśmy zobaczyć. No i faktycznie, tak jak już się też nie będę powtarzał, ale wiele osób ogląda moje recenzje po raz pierwszy czy po raz drugi, na pewno nie wszystkich recenzji nie oglądali. Samsungowe optyki są naprawdę bardzo, bardzo przyzwoite i te nawet tam 3 megapikselowe, czy tam powiedzmy 5 czy 8, one robią zdjęcia naprawdę w przyzwoity sposób i nie inaczej jest też tutaj.
Co jeszcze znajdziemy? U góry znajdziemy tutaj przycisk wejście na kabel micro USB oraz wejście słuchawkowe. Oczywiście tutaj jeszcze mamy taką srebrną ramkę okalającą ten cały smartfon. To też jest dość popularny manewr. Co jeszcze znajdziemy? Przycisk po lewej stronie, przycisk ciszej, głośniej. Na dole znajdziemy tylko tutaj mikrofon. I po prawej stronie znajdziemy przycisk włącz, wyłącz, zablokuj, odblokuj. Co jeszcze? Tutaj jeszcze mamy głośnik, no i może go teraz rozbierzemy. Zobaczymy, jak to wygląda w środku. A w środku to wygląda tak, czyli mamy tutaj baterię oraz dwa sloty na kartę SIM. Jeden slot odpowiada za wejście tutaj za GSM, drugi za 3G. Jak najbardziej smartfon obsługuje sieć Areo 2, więc w jednym slocie możemy bawić się telefonując, w drugim internet. I tu jest wspomniana przeze mnie karta, która jest dodawana do zestawu, 4GB micro SD. Bateria 1700 mAh, czyli taki zupełny standard. Tutaj jeszcze głośnik, antena, wszystko w miarę na swoim miejscu. Sama klapka, tak jak mówiłem, typowy plastik. Nie zastosowano tutaj żadnego szkła Gorilla Glass czy powiedzmy Dragon Trail, tak jak to MyPhone miał w zwyczaju montować przy właśnie swoich smartfonach. No ale może zacznijmy od ekranu. Ekran o przekątnej 4,5 cala, czyli dość sporo jak za taką półkę smartfonów, o rozdzielczości 854x480 piksele, czyli nieco więcej niż 800x480, ale to i tak daje zagęszczenie pikseli na poziomie 240 pikseli na cal. Jeżeli chodzi o wydajność, mamy tutaj do dyspozycji dwurdzeniowy procesor oparty na Cortexie A7, jest to procesor Mediateka. No tak jak tutaj widzicie, ponad 10 tysięcy punktów w benchmarku AnTuTu, czyli wynik dość znośny. Mamy tutaj też procesor graficzny Mali 400MP, dość popularny, bodajże chyba taki był sam w Samsungu Galaxy S2, z tego co pamiętam. No ale niestety zastosowano tutaj, dołożono tylko 512 MB RAM, co na system Android wersji 4.2.2, nie jest to wersja 4.3, a już na pewno nie jest to wersja 4.4, która podobno na 512 MB RAM powinna chodzić dobrze, no to na 4.2.2 już chyba raczej niekoniecznie. Zresztą kiedyś tam też sobie mówiłem, że fajnie by było przetestować właśnie najnowszego KitKata właśnie na 512 MB RAM. Chyba już mi to nie będzie dane, że tak powiem, bo producenci albo wypuszczają właśnie takie smartfony z taką ilością RAMu, ale na starszym Androidzie, a na nowszych już chyba tego niestety nie ma. Tak czy inaczej, ponad 10 tysięcy punktów na tym procesorze Mediateka, taktowanie 1,3 GHz, dwa rdzenia, więc nie jest najgorzej. Zaraz też pokażę Wam mniej więcej, jak właśnie działa ten telefon. Jeżeli chodzi o system operacyjny Android 4.2, mogliście zresztą zobaczyć, bez jakiejś, można powiedzieć, nakładki producenta, jest to niemalże czysty Android. No i pierwsza, można powiedzieć, taka zasadnicza wada, która bardzo mnie zabolała tutaj. Wszystko by było dobrze. Wszystkie aplikacje otwierają się w miarę szybko. Gry też działają, czy tam powiedzmy właśnie pliki, na przykład Office, internet też nie najgorzej, ale niestety dotyk w smartfonie no nie działa jakoś tam, można powiedzieć, dobrze. Ja nie lubię tego typu dotyków, ponieważ no, lekko trzeba przycisnąć ten ekran i dopiero wtedy to działa. Najlepiej zrobić to wszystko fajnie, powoli, ale jeżeli chcemy bardzo to szybko robić, powiedzmy, czy bardzo szybko na przykład nacisnąć jakiś klawisz czy jakąś aplikację, to niestety pojawiają się małe problemy. Tak samo jeżeli na przykład wypróbujemy sam ekran, to też jest
To też jest ciekawe. W niektórych smartfonach takiej wysokiej klasy wystarczy tylko lekko musnąć i to już będzie działało. Niestety w tego typu produktach, jeżeli smartfon leży powiedzmy na biurku i dotykamy tylko palcem, no to niestety to niekiedy po prostu zwyczajnie nie chwyta. Tak czy inaczej, kolory, barwy tego ekranu są dość przyzwoite, są dość żywe, mogą się podobać. Kąty widzenia raczej słabe, w słońcu też za wiele nie zobaczymy. No ale też czego się tutaj spodziewać. Dobrze, że jest 4,5 cala, ponieważ no, to daje jakiś komfort w samym użytkowaniu. Dobrze, może przejdźmy do multimedii, muzyka. Ostatnimi czasy Google uraczyło Polaków muzyką, czyli udostępnieniem muzyki, jeżeli byście nie wiedzieli, będziemy mogli, możemy już kupować właściwie muzykę właśnie ze sklepu Google. Pewne głośnik gra dość ładnie, dość cicho, ale dość czysto. Na słuchawkach też jest dość przyzwoicie, więc myślę, że przy jakimś lepszym odtwarzaczu muzycznym nie powinno być żadnych problemów z odtwarzaniem dźwięku. Jest nieźle. Nie ma oczywiście szału, nie ma takich wyostrzonych, fajnych, wysokich dźwięków, czy chociażby basu, ale gra to w miarę poprawnie. Przede wszystkim nie ma takich trzasków, które drażnią ucho, jeżeli wiecie, co mam na myśli. Aparat Samsungowy, tak jak wam powiedziałem, zrobiłem kilka fotek bez diody doświetlającej LED. Powiem wam szczerze, że dioda doświetlająca LED służy tylko i wyłącznie do obsługi latarki. Przynajmniej jest to tak u mnie. Rzadko kiedy doświetlamy wieczorami zdjęcia, ponieważ no i tak wychodzą bardzo, bardzo słabo i to już nieważne, czy to jest właśnie iPhone Fan za 300 czy tam 400 zł, czy Samsung Galaxy S3, S4, no może już tam różnicę mamy powiedzmy w FS5. Fokus łapie dość szybko, no i ta szczegółowość też nie jest jakoś tam specjalnie najgorsza, jeżeli chodzi o te zdjęcia. Więc aparat na plus, nagrywa też jeszcze w HD, mamy tutaj opcję HDR-u i tak dalej, a to są wszystko szczegóły do pobawienia się. Ważne, że sama jakość tych fotek jest na przyzwoitym poziomie. Może przejdźmy jeszcze do gry. Zainstalowałem Colina McRae. Ostatnio mówicie, że Colin McRae jest dobrze zoptymalizowany, działa na każdym sprzęcie niemalże. No to tak się do końca też nie zgodzę. A teraz będziemy mogli zobaczyć, jak iPhone Fan 2 radzi sobie z grą Colin McRae. Wybierzmy tryby. Nowy. No i zobaczmy. Oczywiście smartfon posiada Bluetooth, Wi-Fi jak najbardziej, GPS, nawet jakąś przednią kamerkę, rozdzielczości VGA, jak ja to mówię zawsze, to jest symboliczne. No i wczytuję. Będziecie mogli zobaczyć sobie, jak mniej więcej wygląda. Ale niestety. To mi się nie uda zagrać. Może skilujmy kilka aplikacji. Tych aplikacji troszeczkę już się nazbierało. No i jeszcze raz spróbujmy, dajmy jeszcze raz szansę. Trochę próbowałem grać w Colina McRae i działało. Teraz wydaje mi się, że jest jakiś mały problem. Ale już nie będę wam resetował tego smartfona. Jak się odpali, to się odpali. Jak się nie odpali, to się nie odpali.
Nie było jakichś wielkich przycinek na Macre, aczkolwiek działało to dość słabo i właśnie chciałem wam to pokazać, że Colin Macre też potrzebuje jakiegoś przyzwoitego sprzętu. No niestety, nie wchodzi. No i to jest właśnie taka ruletka, kupując taki smartfon z takim systemem. Niekiedy w jeden dzień wszystko fajnie chodzi, w drugi dzień nie. Więc jeszcze odpalmy Quick Office'a i zobaczymy, jak się włącza plik office'owy, 500 stron. Niecałe 500 stron, 3 MB, zobaczmy. No i na tym zakończymy nasz test. To cena 3,5. No, więcej nie możemy dać. No, smartfon poprawny, aczkolwiek absolutnie niczym się nie wyróżniającym. Do plusów na pewno należy dość spory, ładnie świecący ekran. Być może też aparat, który wstydu jakoś tam specjalnie nie przynosi. No, do plusów na pewno należy cena. Do minusów no, zwykły wygląd. 512 MB RAM, mogliby dać 768, to już by było coś. Ten procesor Mediateka nie jest zły, Mediatek MT6572 radzi sobie z aplikacjami. No i przydałby się jakiś świeższy system, no takie jest moje tutaj zdanie. Ale jak widzicie, z plikiem Davisa Normana Mikrokosmos sobie poradził smartfon bezbłędnie. No i tyle. Dzięki za oglądanie. Co wy sądzicie o iPhone Fan 2? Jestem ciekawy waszych opinii. Czy warto wydawać takie małe kwoty na smartfony? To jest właściwie zasadnicze pytanie. Komentujcie, subskrybujcie kanał wideotesty.pl, wchodźcie na stronę. No i co? Trzymajcie się. Do następnego razu.